Witam Was na kanale Rolled Hazard. Dziś będziemy grać Pomidora, nową serię. Będzie ona też na kanale Tomasza Esa, który będzie mi właśnie teraz zadawał pytania. A u mnie Oliwia będzie mi zadawać pytania. Tak. Pierwsze pytanie. Czy lubisz Real Madryt jeszcze? Po porażce przestałam go lubić, po prostu mi się znudziło. Jak patrzyłam, jak on gra, 5-1 przegrał. No w ogóle nie ma sensu tutaj. W ogóle jakich oni mają zawodników? A przegrali, no. No. Co myślisz o meczu Manchester United Juventus, gdzie United wygrało 2-1? No, moim ulubionym klubem jest Juventus, więc trochę smutno mi, ale kiedy strzelił Ronaldo, miałam taką nadzieję, że wygrają. Ale na to przecież oni tyle szans marnowali. No nie rozumiem tego, jak oni mogli zmarnować tyle szans. Przecież mogło być nawet 5-2, gdyby właśnie nie oni. Kiedy Mata strzelił rzutu wolnego, no to było 1-1. Myślałam sobie, jeszcze miałam taką nadzieję, że może być ten remis 1-1, ale nie. Bonucci samobój. Bo strzelił właśnie Bonucci samobuja. No i oczywiście przez to Juventus przegrał. Dlatego, no w ogóle, no. Kiedy był Gwizdek, to ja byłam trochę wkurzona właśnie, bo no mój ulubiony klub przegrał. Twój ulubiony klub z Premier League. Mój ulubiony klub z Premier League to jest Manchester City. Teraz twój ulubiony youtuber. Moim ulubionym youtuberem jest Lord Kruszwi. Czy lubisz kamerzystę? No lubię kamerzystę, nawet śmieszny jest. I też subskrybuję jego kanał. Kogo lubisz najbardziej z ekipy Fantazy? Z ekipy Fantazy lubię najbardziej Vibe. To był w ogóle, jak pierwszy raz oglądałam, to właśnie włączyłam sobie kanał Vibe, jak oglądałam pierwszy raz ekipę Fantazy. Czy podobają Ci się filmy ekipy Fantazy? Razem. No tak, podobają mi się. Szczególnie podobają mi się wyzwania. Wtedy jest dużo osób z ekipy Fantazy, ale nie zawsze są wszystkie. Twój ulubiony piłkarz z Juventusu? W ogóle moim ulubionym piłkarzem jest Paulo Dybala, nie Cristiano Ronaldo. Wszyscy mogą lubić Juventus właśnie z powodu Cristiano Ronaldo, ale u mnie tak akurat nie jest. Lubię najbardziej Paulo Dybala, patrzę jak on gra, no to dlatego on jest moim ulubionym w ogóle piłkarzem. Czy na twoim filmie kiedykolwiek wystąpi twoja mama? To jest dziwne pytanie, no ale nie mam pomysłu właśnie na takie filmy, dlatego raczej nie. Dobrze. Czy na twoim filmie może wystąpić babcia? No, taki sam pomysł. Też nie mam pomysłu. W ogóle moja rodzina, ewentualnie siostra albo bies może tu przyjść, jak będę nagrywała film, więc raczej nie w ogóle co rodzina oprócz psa. Dobrze. Jakie kanały subskrybujesz? Nie musisz wszystkich wymieniać. Ale muszę wszystkich? Nie, ale większość. No. Lord Kruszwil, Kamerzysta, Vibe, PLKD, Jutandej, Lachu, Jacob, Kamyk, Def, SKKF? Tak, SKKF, ATS Crew. No i to wszystko. A nie, jeszcze zwykły kibic. A reszty nie pamiętam, jeśli w ogóle subskrybuję. A, jeszcze kanał Nexie ma. Może zapomniałam. A kozy? Tak, kozy też. Czy lubisz oglądać Lacha? No, lubię w ogóle jego kanał. No, podobają mi się jego filmy i lubię go oglądać. Czy lubisz Lisa Pola Karnego? Nie.
Z jakiego powodu? Z powodu takiego, że po prostu go nie lubię. Kibicuję Niemcom, rozumiecie to? Jak można kibicować Niemcom? Jest się Polakiem, urodzonym w Polsce, jest się Polakiem, ma się obywatelstwo polskie i się kibicuje Niemcom. No w Polsce. Niemcy odpadli w grupie. No właśnie, no i ja się z tego cieszę, no. No Polska. Co myślisz o występie Polski na mundialu? No, o tym to mogę powiedzieć dużo, ponieważ Polska w ogóle tu się nie pokazała, co to jest w ogóle Polska. A gdyby ona się tu pokazała, co to jest prawdziwa Polska, to ona by pewnie grała już z Anglią i mogłaby zostać mistrzem świata nawet. No ale no to trochę jest nierealne. Co myślisz o meczu z Senegalem i o bramce Cionka? No, o meczu z Senegalem. Tak. No dużo myślę. No bo przecież Senegalczycy grali jak z Polską, no to no tak średnio grali. Polacy nie pokazali, że to jest Polska, a nie jakiś kurde Kamerun, które nawet na Mistrzostwa Świata się nie dostaje. A co myślisz o bramce Cionka? No, Diego Cionek, no nie jest on złym piłkarzem, wtedy po tej bramce nadal go nie nienawidzę, ale niektórzy nienawidzą go. Tylko z tego jednego powodu, tylko jeden powód. Nie ma sensu to w ogóle. Nie jest on bardzo złym piłkarzem, dlatego no trochę go lubię, no. Co myślisz o występie na mundialu Lewandowskiego? No Lewandowski to nie pokazał, że on w ogóle ma nazwisko Lewandowskim. Może on występował, grał jak Mateusz Lewandowski, nie ten Robert Lewandowski, który nawet dostał kiedyś ofertę od Realu. No. A kto z twoim zdaniem najlepiej pokazał się na mundialu z reprezentacji Polski? Z reprezentacji Polski, no... Na mundialu to chyba najlepiej z reprezentacji pokazał się Kuba Błaszczykowski. Tak nawet nieźle grał i wtedy chyba nie grali, jeszcze na mundialu, to on strzelił bramki. Więc bardzo dobrze sobie ogólnie radzi w reprezentacji Polski, więc... Grosicki to słabo sobie poradził na mundialu. No. Mój ulubiony piłkarz z reprezentacji Polski. Moim ulubionym piłkarzem w reprezentacji Polski. No, to jest proste. Nie Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, on jest taki sławny i to mi się znudziło, no. Jak można być ciągle sławnym i jeszcze wszyscy go lubią najbardziej w reprezentacji Polski i dlatego oglądają mecze i lubią. To jest bez sensu w ogóle. Moim ulubionym zawodnikiem z reprezentacji Polski jest Jakub Błaszczykowski. Jak myślisz, dlaczego Cionek strzelił samobuja z Senegalem? No, on się urodził w Brazylii. I no tak mam... On chyba coś mu się pomyliło. W ogóle krążyło po tym dużo memów. Nawet pamiętam jeden, mogę wam powiedzieć. Powiedzieć wam? Thiago Cionek, urodziony w Brazylii, gra w Palermo. Coś mu się popierdoliło, strzelił gola do Senegalu. No, to na pewno nie jest prawda. Ale coś mu się pomyliło, no. Po co w ogóle hejtować takiego zawodnika, skoro jednego tylko samobuja strzelił? Nawet obrońca to jest. No. Samobój to nic takiego złego. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pomidor. Zapraszam. Subskrybujcie Tomasz S. i Lord Azar. I zostawcie łapkę pod wszystkimi... Pomidorami. Elo.